Nie, tylko nie to. Nie teraz, już mi się krztusi, cholera jasna, będę musiał tu zrobić przystanek, tylko gdzie ja jestem? To mi wygląda na jakąś granicę pomiędzy dawnymi Niemcami i Francją, oby strażnicy nic do mnie nie mieli. A to co za dwa goście? Dobret, dawaj ten towar, nie, że co ty się jeszcze śmiesz sprzeciwiać, słuchaj, przecież wiesz co się stanie, jak ci to dam, a mnie to gówno obchodzi, jeśli zaraz mi tego nie dasz to zobaczysz, co zobaczę, swój nieogolony ryj na chodniku, tak, a co potem, skąd mam wiedzieć, że on i ty mówicie prawdę, kurwa, daj to był chiński, a wal się na pysk, jak mamy tak załatwiać sprawy to od razu ci spiorę dupę kalgonem. Panowie uspokójcie się, bo będzie nieprzyjemnie, umówcie się na solówę albo pójdźcie na udeptaną ziemię, a nie bijecie się jak dzieci w miejscu publicznym, a kij mnie to, i tak cię dopadnę gnoju, lepiej się strzeż, bo nie znasz dnia ani godziny. Co za chuj jeden, nie dość, że ociąga się z oddaniem mi przedmiotu, to jeszcze zwraca się do mnie tak jakby chciał mnie zabić. Chamstwo, przepraszam pana, czego kurwa, o co się panowie tak sprzeczali, a czy to moja wina, że ten wybryk natury nie chce mi oddać mojej zguby, decydent taki z niego, że aż szlak mnie trafia, a kryształ dalej nie ma w moich rękach, zresztą czemu ja rozmawiam z obcym, wali mnie wszystko. Na razie wstrzymałem się od komentarza, ale co to miało być, dwóch ludzi bijących się w środku nocy o jakiś kryształ, jak znajdę sposobność, to pogadam z Rekinem, może on coś wie na ten temat, choć wątpię. No co tak wolno lecisz, szybciej, bo nas tu zima zastanie, wiatr jest kijowy, więc co się dziwić, to tutaj, tak, nie wiem czemu, ale ten dom mi jest jakoś znajomy, a ty co nie schodzisz, boisz się, że się potłuczesz, ej Piotr, lepiej uważaj na słowa, to, że kobiety w większości są delikatne to nie znaczy, że ja też, za bardzo kierujesz się stereotypami, no co, tak tylko pomyślałem, wchódź ze mną, bo się zaraz rozgadam, no niech ci będzie. Cześć braciszku, już przybyłam, jak tam u ciebie? Co jest, a to tylko ty Beata, jak dobrze, że przybyłaś, a, z kim ty jesteś, a właśnie, bo bym zapomniała, poczekaj, przyjmijmy, że nie będziesz mi mówić po imieniu, bo to tajna informacja, no dobrze, więc Rekinie, to jest Piotr Stróżek, kiedy wylądowałem w więzieniu za rzekome przemycanie żywności, ten pan dzielił ze mną cele, ale gdy mnie wypuścili to sprawiłam, żeby też z nim to zrobili, i poleciał ze mną, aha, Piotrze, to jest Rekin, mój brat rodzony, no witam gościa. Słuchaj Beata, masz to o co cię prosiłem? Oczywiście, leciałam prosto z Rosji by przywieźć pożywienie, mam nadzieję, że dobrze ci się leciało. Wybaczcie, że przerywam waszą rozmowę, ale czy mógłbym rozejrzeć się po tym domu? No okej, ale lepiej żebyś nic nie kombinował. Mam dobre intencje, to czyni swoją powinność. Więc wracając do naszej dyskusji, co tam u ciebie? Ciekawe rzeczy, ostatnio złapałem gościa, który może nam pomóc w zadaniu, to znaczy, na razie bierze się za wysłaniem, nie zapowiada się na to, żeby zrobił to w przeciągu tygodnia. No Jerzu, tak się kręcę tu i kręcę i dalej nie mogę se przypomnieć, czy gdzieś tego jeszcze nie widziałem, ale chyba nie, ostatnio dużo domów robią o tym samym schemacie, no ale nic, rozejrzę się jeszcze trochę i wracam na dół. Czy mnie słuch nie myli, czyżby mnie wykryli, ale to przecież niemożliwe, rzadko kiedy patrzą na górę, a tu nagle jest gościu, któremu się zachciało zajrzeć, jak mnie nakryje to będzie bida z nędzą. Ja cię jebie, ale mi serducho wali, chyba zaraz spadnę na zawał. Dobra tam, nic tu ciekawego nie znalazłem, teraz ta myśl, że gdzieś to widziałem, będzie mnie gnębić przez następne kilka dni, schodzę. Panie Boże, szatanie Buddo, Jahwe Allahu, czy jak się tam zwiesz, dziękuję Ci za okazaną łaskę, uff, krok mnie dzielił od niechybnej śmierci, no ale teraz mogę kontynuować zadanie. To wszystko? Tak, no nieźle, nie mam na razie nic dla Ciebie do zrobienia, więc daję Ci spokój, ale bądź gotowa, jeśli Cię o coś poproszę. Tak jest, no to ja pójdę się, a zaraz, gdzie Piotr zniknął? Przecież mówił, że pójdzie na górę pozwiedzać tą chatę, a no rzeczywiście, to poczekam na niego na zewnątrz. Bojeżu, ale żeś mnie wystraszył, ma się te swoje umiejętności, a odpowiesz mi teraz na pytanie, jakie? Kto to w ogóle był? To był mój brat, nie mogę ci zdradzić jego imienia, sama nie wiem czemu, ale to podobno ważne. Należymy do pewnej organizacji, która chce unicestwić Rusków, a teraz pozwól mi pójść odespać, bo jestem wyczerpana, a mógłbym zostać przez jakiś czas u was, a czemu? Tak jakoś. Pewniej się tu czuję, wędrować przez świat teraz się bać można, no to chodź ze mną. Czyli se poszli. To dobry moment, by podsłuchać Rekina. On podobno często gada sam do siebie, więc jeśli wie coś na temat kryształu, powinien o tym wspomnieć. Te podsłuchy się mimo wszystko przydały. W mordy jeża, więc jednak nie jest najlepiej. Na razie władze nie dają się rozgryźć. Oby ten nasz sługa, listonosz czy jak to tam Szyszak mówił, zdążył oddawać listy, a my na razie nic nie wiemy na temat szóstego gościa, a bez niego ani rusz. Jakbym tylko miał kryształ, to bym rozbił tył Putina raz na zawsze i przywrócił dawny ład. Na razie mogę marzyć. Aha, czyli cała moja praca poszła w trzy dupy. Rekin i jego podwładni nic nie wiedzą na temat kryształu, a nawet specjalnie się nim nie interesują. Ech, emigrant nie będzie zadowolony z wyników mojej pracy. Oby się na mnie nie wkurzył i nie zrobił czegoś brzydkiego. Nic, znowu nic, kurczę, w tym kraju nikt kompletnie nie myśli, nie wiem po co ja jeszcze chodzę do tego Sejmu, jedyne co robię to piję poranną kawę z Miedwiediewem i nudzę się na obradach, które są o niczym, super. Dzień dobry panu, dobry, my się jeszcze nie znamy, nazywam się Mateusz, a ja wiem kim pan jest, pan nazywa się Siemienow, prawda? Tak, ma pan rację, jak tam u pana w zawodzie? Dość dobrze, aczkolwiek na razie nie ma nic do roboty, hech, no jak zawsze to w polityce, ale może przejdę do sedna, no więc zamieniam się w słuch. Odpowie mi pan na parę pytań? No cóż, skoro wie pan, jak się nazywam i pewnie kilka innych rzeczy, będę do tego zmuszony. Koleguje się pan z Miedwiediewem? To trochę intymne pytanie, no ale można powiedzieć, że tak, mamy podobne zainteresowanie i ogółem Dmitrij ma ciekawą osobowość. A jakie żywicie przekonania co do władzy Putina? Szczerze mówiąc, nie popieram do końca jego dziwnej polityki. Wcześniej było lepiej, zresztą sam Miedwiediew tak uważa, ale nic nie może zrobić. A ja powiem wprost, jestem łącznikiem pewnego gościa, który chce pozbyć się Władimira, i wiemy, jak tego dokonać, ale musielibyśmy sprzymierzyć ze sobą Miedwiediewa. Co pan na to? Tak, rzeczywiście nadarzyła się ta okazja, na którą czekałem. Nigdy nie lubiłem Putina, a skoro nie tylko ja chcę go unicestwić, droga otwarta. Zgadzam się na to, więc co teraz robimy? Lecimy do Dmitrija. Musimy go przekonać do tej akcji, ależ oczywiście.